Polskie nie tylko w przenośni, ale i dosłownie zbliża się wiosna. I jako zwiastun wydarzeń z wiosną 2009 roku ukazuje się w Polsce trzecia część trylogii Znak Czasu. Biblijni bogowie wracają na ziemię. Zapis zawiera nieznaną historię Jezusa, historię początków chrześcijaństwa, piastowską historię Słowian i Polski, historię słowiańskiego Olimpu, Góry Ślęży, tajemnice niebiańskich objawień, a także pełną historię wypełniającego się proroctwa z Atlantydy, czyli dzisiejszej misji ratowania ziemi i ludzi jako posłannictwa Polan na czas wielkiej przemiany na ziemi w roku 2012. Opis dzisiejszych wydarzeń misji Faraon i projektu Cheops dotyczy autentycznych osób i działań na terenie Chicago, Nowego Jorku, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Peru, Węgier i Egiptu. Polsko-egipska misja archeologiczna już trwa. Książka zawiera historię ostatnich 2000 lat, spisanych ze słów przekazów od duchowego opiekuna ziemi, pana Enki, dzięki łączniczce z Wrocławia, pani Lucynie Łobos-Braun. Polsce, ojczyźnie mojej, księgę tę dedykuję. Państwo, w Polsce ukaże się jak zwykle wcześniej, natomiast jak najszybszą drogą zostanie również przesłana do Stanów Zjednoczonych i kiedy pojawi się w polskich księgarniach, również nie omieszkam Państwa powiadomić. A teraz już przejdziemy sobie do przekazów od duchowego opiekuna ziemi i ludzi, pana Enki. Rozpocznę od przekazu z Chicago, mimo że będą to fragmenty połączonych przekazów. W całości może się tak zdarzyć, że już w niedzielę cztery kolejne dyski z przekazami, z godzinnym zapisem dźwiękowym przekazów od pana ziemi Enki będą już na naszym spotkaniu w Swapie. Natomiast dla państwa, którzy ciągle przysłuchują się misji Faraon, podsłuchują,
przekaże. Przekaże, bo są to słowa, które w świat płynąć mają. Sesja ostatnia z powitania duchowego opiekuna Ziemi rozpoczęła się słowami następującymi. Witam Was serdecznie, ja Enki, opiekun Ziemi. Jestem wzruszony powitaniem, jakie mnie tutaj spotkało. Miasto, Chicago, jest zarówno moją, jak i syna mego siedzibą. Z bólem serca oznajmiałem, że idę na chwilowy odpoczynek, bo i też niezbyt zdrowe stosunki zapanowały tutaj. Teraz z radością serca powracam. Z radością serca witam Was wszystkich tej pamiętnej dzisiaj niedzieli. Wcześniej zadane było mi pytanie, czy Marduch odejdzie. Nie. Będziemy mieszkać wspólnie. Marduch pozostanie. Marduch będzie mi pomagał. Czeka mnie ogrom pracy na ziemi, więc nie mogę tutaj być sam. Mam zapytanie jeszcze do Was i chciałbym odpowiedzi usłyszeć. To pytanie jest takie. Czy te piękne kwiaty, wszystkie kwiaty na moje powitanie są moje? Oczywiście wielka radość sali i głosy oklasków i dalsza wypowiedź, to i ja dziękuję i proszę przywieźć je do domu mojego, też wszystkie. Zatem krótkie słowo wstępu powiedziałem i możemy zaczynać. Słucham zatem pytania pierwszego. Pytanie. Witamy Ciebie, Enki, nasz ukochany Duchu Święty. Pierwsze pytanie zaczyna się tak, cytuję. Witamy, kochany nasz Enki, nasze serca łączą się każdego dnia z Twoim wielkim sercem. Pięknie dziękujemy za opiekę na każdy dzień, każdą chwilę naszego życia. Dziękujemy za niebiańską misję Niebo-Ziemia, którą kierujesz, oraz inne istoty duchowe, które pomagają nam, ziemianom. Dziękujemy za tą pomocną dłoń, którą kierujecie do każdego człowieka, tylko aby ludzie docenili tą opiekę, którą przygotowali dla nas nasi bogowie. Pięknie dziękujemy za opiekę nad Chicago, Mardukowi, synowi Twojemu. Enki, ta opieka syna mego, Marduka, się nie skończyła. Mieliście jednego, teraz macie dwóch. Dlaczego czynimy tyle zachodu dla Was, istot ludzkich, w tych końcowych, najtrudniejszych czasach? Większość z Was jesteście krwią z krwi mojej. Czyż nie kocha się swoich dzieci? Dlatego to robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby skruszyć najbardziej twarde serca. Bo tak naprawdę w każdym jednym człowieku jest cząstka dobra. Tylko trzeba ją odnaleźć. I właśnie to robimy. Ta przerwa nieobecności wyszła Wam na dobre. Z radością patrzę dziś na pełną salę. Salę ludzi radosnych. Więc po to to robię. Po to to robimy. Żebyśmy w roku 12 mogli się wszyscy razem cieszyć. Dziękuję. Pytanie kolejne. Czy nowy prezydent Obama spełni oczekiwania ludzi? Enki. Pod warunkiem, że ludzie nie będą żądać tego, co niemożliwe. Wasz nowy prezydent został lub ma przekazaną Amerykę, mocno nadgryzioną. I tutaj mogę powiedzieć z pustą sakiewką. A wiadomo, że szybko to i sam Salomon nie naleje z pustego. Jeśli dacie temu nowemu prezydentowi szansę, to powoli będzie wyciągał Amerykę z kryzysu. Bardziej prezydent będzie przydatny w czasach roku 12, bo jest przeciwieństwem tego byłego prezydenta i wystarczy jego uważnie słuchać, ile przekazów on przesyła ludziom. Jest uduchowiony, wystarczająco dużo jak na głowę państwa, zatem będzie robił wszystko, żeby zadowolić ludzi, z czego mniej zadowoleni będą głowy rządzące. Słucham kolejnego pytania. Dziękuję. Czy powinniśmy teraz żyć tak, aby przetrwać tylko do roku 12, nie myśleć tylko o zabezpieczeniu finansowym, tylko na przyszłość, bo i tak będą te pieniądze bez znaczenia po roku 2012? Elżbieta, Enki. Dobrze myślisz, Elżbieto. Nie każę Wam używać życia na całego. Co użyję, to moje.
ale rzeczywiście na przetrwanie. Bo po 12 roku, może nie natychmiast, ale zmiany już będą odczuwalne. To, że możecie niektórzy stracić swój statut, wielki dobrobyt, ale zyskacie naprawdę to, co jest najcenniejsze, na co nie ma ceny, to jest życie. A potem pomyślcie, że przy tym przetrwaniu zapewnicie życie sobie i swojej rodzinie. Słucham. Dziękuję. Pytanie kolejne. Czy w tym, czy w przyszłym roku wybuchnie wojna, będzie wojna domowa między ludźmi a rządem federalnym? NKI. Wojny takie lokalne to już są. Jeśli chodzi o Amerykę, to nie. Wasz prezydent będzie wyciszał powstające burze, ale za to tutaj nie wymienię imienia tego ugrupowania. Dojdzie z nim do zamieszek. Zamieszki będą. Będą się toczyć pomiędzy zwolennikami tego ugrupowania i tymi, którzy zostali posądzeni o to, że to ugrupowanie zaczyna padać. To ugrupowanie mogę zaliczyć do ogromnego pałacu, który został tak naprawdę zbudowany na fundamentach z piasku. A co się dzieje z budowlą, która nie ma mocnych fundamentów? Wiecie. I już czas nastał, żeby fundamenty tego pałacu zaczęły się kruszyć i tutaj zobaczycie. Zobaczycie, jakie będą rozruchy. Słucham. Dziękuję pięknie. Mam pytanie kolejne. Drogi Enki, już prawie 600 lat temu, po bitwie pod Grunwaldem, ówczesny papież obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków za walkę przeciw Kościołowi Świętemu. Tamtej klątwy ani żaden inny papież nigdy nie zniósł z Polski. Zgodnie z katolickim prawem kanonicznym obowiązuje więc ono nadal. I chociaż Polacy razem z królem odwoływali się i proces w Rzymie wygrali, tamtej klątwy ani ten sam Grzegorz XII, ani żaden inny jego następca razem z naszym papieżem, ani też obecnym Benedyktem nigdy nie znieśli z Polski. I obowiązuje ona nadal do dnia dzisiejszego włącznie. Pytanie moje jest takie. Jakie są konsekwencje takiej klątwy i czy Polacy powinni domagać jej zdjęcia od Watykanu? Enki. Odpowiadam. Chociaż tak naprawdę to przy tym pytaniu powinienem zaprosić na sesję osobistą, bo jest ono dosyć rozległe. Powiem coś, co podbuduje serca wasze. Teraz misja ratowania Ziemi i my, istoty duchowe. Kogo? Kogo myśmy wybrali na pomocników, na współpracowników? Czyż nie Słowian? A skąd pochodzą Słowianie? I jeśli myśleć potraficie, to mówić szczerze, z tej klątwy, pseudoklątwy, my istoty duchowe nic sobie nie robimy. Wyróżnienie Słowian daje odpowiedź. Klątwa tak naprawdę była nałożona, żeby ludzi trzymać w ryzach, w strachu, bo najłatwiej prowadzi się takich ludzi, którzy się boją. I najlepiej jest postraszyć, a to piekłem, a to klątwą. I już się ma ludzi w garści. Jest to wygodne. Wygodne dla kapłanów, żeby dalej trzymać ludzi w ryzach, w strachu. Więc przyjmijcie do serca słowa moje. To nie był przypadek, że Polacy, że Słowianie zostali wybrani do tej współpracy w misji ratowania Ziemi. Słucham. Dziękuję. Pytanie kolejne. Jaką rolę w misji odegra apokalipsa świętego apostoła Jana? Enki. Z apokalipsy są dwie wersje. Albo w całości się sprawdzi, albo częściowo. Ale to jest tak, jak mówię cały czas. Potrzebujemy waszej współpracy. Potrzebujemy waszych serc. Z apokalipsy to, co się sprawdzi, na pewno to runie ten wielki pałac, który jest zbudowany na fundamentach z piasku. Jesteście istotami inteligentnymi, więc imienia tego pałacu wymieniać nie muszę. Mówicie o...